kolejny druk to jest druk też w pierwszym czytaniu, druk 1210. Przyznanie pomocy materialnej dla szczególnie uzdolnionego studenta oraz uczestnika studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych. Druk numer 1210, referuje pani dyrektor Korfel-Jasińska. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Proszę Państwa, ja tylko gwoli przypomnienia. Jeszcze podczas poprzedniej kadencji Rady Miasta została podjęta przez Wysoką Radę uchwała dotycząca stypendiów dla studentów i uczestników studiów doktoranckich. I te stypendia były przydzielane studentom przez 4 lata, czyli włącznie do 2010 roku. W 2011 roku dosięgnął nas kryzys i wówczas zaproponowaliśmy uchylenie. Wysoka Rada uchyliła tą uchwałę ze względów właśnie oszczędnościowych, ekonomicznych. Natomiast środowiska akademickie zwróciły się z wnioskami, postulatami o ustanowienie jednak takiego stypendium, gdyż było to odbierane przez środowiska akademickie jako wyróżnienie, ale też i pewien prestiż. Jeżeli jeszcze porównam, jakie kwoty były wydatkowane rocznie na te stypendia, to były to kwoty mieszczące się między 413 tysięcy złotych rocznie, a 950 tysięcy złotych rocznie, czyli blisko 1 000 000 złotych. Proponowane w projekcie kwoty to jest jednorazowe stypendium w wysokości 10 tysięcy złotych dla studenta i 10 tysięcy złotych dla uczestnika studiów doktoranckich. Jest to bardziej prestiżowa sprawa niż budżetu miasta, przesłanki ekonomiczne. Bardzo proszę o przychylenie się do tego wniosku, bo tak jak mówię, wniosek jest i projekt jest postulatem środowisk akademickich Krakowa i ma wymiar symboliczny również. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Proszę państwa, w tej kwestii mamy pozytywne opinie Komisji Edukacji i Komisji Budżetowej. Czy są stanowiska innych komisji, stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram zatem dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tej kwestii zabrać głos? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ustęp 3 punkt 1 statutu miasta, punkt 6 statutu miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Zatem nie było tu żadnych autopoprawek, więc przystępujemy do głosowania uchwały według druku numer 1210. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wydruk. 26 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Zatem stwierdzam, że uchwała została przyjęta.